dobrze cię widzieć. Znalazłeś ją. Powiedzieli mi, że ścigają gon i że możemy mieć nieproszonych gości. Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Porozmawiamy później. Widzę, że jesteś w humorze. Cieszę się, że ją sprowadziłeś. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Zadziała. Trzeba go tylko podpalić we właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze? Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. A teraz krok do tyłu, mistrzu Wiedźminie. Anair, Anadar, Valanda! Ktokolwiek naprawiał te mury, spartaczył robotę. Nie jesteśmy murarzami. Szkoda. Nie zdołamy zatrzymać gonu na zewnątrz. Nie ma czego żałować. Na odpieraniu oblężeń też się nie znamy. Zmierzymy się z nimi na dziedzińcu. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać! Cholerny rupieć. Jest niewiele młodszy od Vesemira. Eskel. Witaj, wilku. Łokieć wyżej. Jest na dobrej wysokości. Gdy zwalniasz cięciwa, zawsze go trochę opuszczasz. Poza tym płonące pociski mają inną trajektorię. Jesteś. Cieszę się, że jesteście. Wyruszyłem sam, ale Ves mnie wytropiła. Miałam zamiar urządzić awanturę za to, że nie poprosiłeś mnie o pomoc. Ale po drodze wyżyłam się już na roszu. No proszę, starzy znajomi. Co ten skurwysyn tutaj robi? Będzie nam potrzebny. Może ty zapomniałeś o tym, co zrobił, ale ja nie. Będę miał leto na oku. Obiecuję, że będę grzeczny. Jeśli będziesz pilnował zdrajcy, nie upilnujesz wroga. Czemu królobójca jest aż tak ważny? Ten Eredin jest królem, czyż nie? Pierdolcie się, obaj. Zostaniemy i pomożemy ci, ale nie chcemy mieć go za plecami. Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. Iluzja. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czesze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłeś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Jak ci się podoba Kermoren? Bardziej niż Velen. Jak droga? Ledwie tu dotarłam po tych wszystkich górskich ścieżkach.
Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Eredin, król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Pojadę z wami. Zawsze lepiej wyjść do wroga niż czekać. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy za nadrzą? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciw Gonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mogłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Zawsze polegaliśmy na eliksirach. Powinniśmy uważać jak najwięcej. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop. A tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze.
Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Geralt, Lambert i Leto czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Tutaj masz eliksir. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Weźmiemy ze sobą Leto. Wiesz, co o tym sądzę. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Wiesz, że nie pozwolę im cię zabrać. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałem cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Wszystko będzie dobrze. Widzisz? Zaczęło się. Do lasu. Już.
wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. On zawsze tyle gada? Tylko jeśli jest zdenerwowany. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Marigold potrafi wyczarować coś więcej niż motylki? Zaraz zobaczysz. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuje Marigold. Widzę portali. Wilcze doły rusza. Dobrze się składa. Problemie. Geralt, chodź! Patrz tam. Przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Ineryt. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Gorem. Siakry. Niewidzialność schodzi. Spróbujemy go zabić? Nie ryzykujmy. Mięczak. Co z Marigold? Zaraza. Miałeś czekać wewnątrz! Nie mogę cały czas się ukrywać! Muszę stawić im czoła! Natychmiast wracaj! Nie!
Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Siak, refleć do niej! Wracamy. Duży oddział zbliża się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! Odciąć dziedziniec! Zamykać bramy!
ryby ze mnie, prawda? No przyznaj. Lambert, Czechrek, idziesz za nami! Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Uwaga! Odwrót! Do bramy i na dziedziniec! Wracaj na pozycję. Pozdrowienia od Zoltana! Ciakrew, umawialiśmy się, że otworzy tę bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy... Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc Triss. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co ze Skellem? Musimy się wycofać! Ma kłopoty! Idę do niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam! Też tak potrafię.
mi dupę, ale zdaje się, że nie. Eskel otworzył bramę! Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Geralt! Heimil! Stworzę krąg witalności! Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy! Zatrzymał!
Czekaj! Nie zostawi cię. Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Ciri, nie! Zabraniam ci się narażać! Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. Kvaet, unsem, sen mord! Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina.
Nie powinnam była uciekać do Kaer Morhen. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kaer Morhen. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie. Nie obwiniaj się. Żaden wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić.